Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Gears of War. Ja jestem Sarge, no i będziemy sobie teraz kontynuować przechodzenie rozdziałów ekskluzywnych dla wersji na PC-ta. Jak widzicie, mamy teraz trzy łącznie cele. Musimy się udać do przewodów zasilających, naprawić linię zasilania i udać się do stacji Timgad, ale po kolei. Najpierw oczywiście trzeba będzie się rozprawić z wieloma przeciwnikami. Tutaj najgorsze jest to, że jeszcze nam tutaj przeszkadza gdzieś Brumak, który najprawdopodobniej jest tuż nad nami, bo widzieliśmy go na ostatnim filmiku. No i musimy się przygotować na to, że prędzej czy później będziemy musieli z nim zawalczyć, bo to też ma być główna atrakcja tych rozdziałów dodanych właśnie do wersji PC-towej. Jeszcze nigdy nie widziałem, jak ta walka wygląda z Brumakiem, ale strasznie jestem ciekaw, jak to zostanie rzeczywiście rozwiązane. A tymczasem otworzymy sobie tutaj przejście. Tam się ugasi pewnie ten ogień. Oh yeah, Marcus, Brumak's gone. Thank you very much, and we're headed back to the power line. Wow. Chyba nie do końca w głowie. Get the hell out of here. No właśnie. Bert już był taki pewny, że mu się udało rozprawić się z Brumakiem, ale ja wiedziałem, że to nie do końca może być prawda. Bo z Brumakiem sami będziemy musieli się rozprawić. Pytanie tylko jak. Okej. Co jest grane? Czy on tutaj gdzieś do nas przyjdzie, czy co? Gdzieś nie ma żadnego przejścia tutaj. A nie, czekajcie, być może tędy muszę przejść. Sprawdźmy. Rzeczywiście. Okej, mój błąd. No i cóż my tutaj mamy? Przewody zasilające są. Dobra. No, ale uważajmy, bo będą wrogowie za chwilę. Na razie jednak nie widać nic, ale ta muzyczka mi sugerowała, że ktoś się pojawi. No ale cóż, nie będziemy narzekać ze względu na to, że nikt nas nie atakuje, prawda? Po prostu ruszajmy przed siebie, a pewnie prędzej czy później i tak ktoś tutaj nas za chwilę zaatakuje. No dobra, a więc Jack tutaj załatwia te przewody zasilające. A my tymczasem wyeliminujemy przeciwników, którzy zaczynają się odradzać. Przydałoby się, kurczę, wrzucić tam granat do tej dziury, ale nie wiem, czy to mi się uda, bo szczerze mówiąc nie widzę, gdzie to się kieruje, kurczę, ten taki wskaźnik. Może tak spróbujmy. Zobaczmy, czy się uda. No, nie za bardzo chyba. Dobra, spróbujemy ich załatwić w takim razie normalnie. Po prostu ich wyeliminujemy po kolei wszystkich. Tam jest Brumak już. No dobra, tylko jak go spowolnimy właściwie? To jest pytanie. W nogi mamy strzelać? No to próbujmy. Kurde. Ale w międzyczasie też musimy przecież tutaj tymi się zajmować, chociaż oni już chyba polegli. Dobra, strzelamy w te stopy tego Brumaka. Zobaczymy, czy to coś da w ogóle. On tak przykuca trochę co jakiś czas, kiedy go ostrzeliwujemy. Ajajaj, ale od razu nas później atakuje też. Nie wiem, czy to jest dobry plan, żeby go tak tutaj ostrzeliwać, no ale to jest chyba jedyne teraz wyjście. Jedyny sposób, żeby go teraz załatwić. Dobra, uważajmy na te strzały. Strzelamy mu. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Przeładowanie i jeszcze raz. Ciekaw jestem, ile razy muszę tak powtórzyć. Kurczę. A jeszcze źle przodowałem w dodatku. No, uważajmy. Tam to mogę przestrzelić? Chyba nie za bardzo, nawet jeśli to już i tak jest za późno. No i nie wiem, co ja teraz zrobię. Wow. Okej, co dalej? Na razie chyba spokój, ale nie będzie to trwało za długo zapewne. Jack, rip that door. You guys make it out okay? We're alive, but I doubt we'll make it back to the ATC. Control, this is Delta. We've repaired the power lines, but there's a Brumak here. Please advise. Over. Anya, do you read? Must be a seat. Okay, looks like we're on our own. And we need to hustle. There, Cole. Regroup with us behind this theater. Got it, dude.
Dobra, niestety nie mamy łączności z pozostałymi. No i musimy sobie jakoś poradzić sami w takim razie. Snajperki chyba nie będę jednak zabierał. Pozostanę przy shotgunie i ruszajmy tędy. No i proszę, w tych dodatkowych rozdziałach też mamy do wyboru dwa przejścia. Tradycyjnie wybierzemy sobie lewą opcję, a więc przejdziemy przez teatr. Przez balkony teatru. No i okej, tu jest jeden już od razu na starcie. Załatwiony. To był snajper chyba, z tego co widziałem. Gdzie jest ten rafnik? A no właśnie, kurczę, nie mamy niestety młota świtu, więc ciężko tu będzie go wyeliminować. Sam nie wiem, jak tu się z nim rozprawić. Weźmy na razie snajperkę. I tak tutaj są tylko i wyłącznie trzy naboje, więc to naprawdę mi wiele nie da. Ale załatwimy przynajmniej tamtego gościa. Też to, kurczę, trochę potrwa, bo on jest wyposażony w hełm. Ale dobra, dwa strzały wystarczyły. I tam jest jeszcze jeden snajper. Kurde, więcej ich tam jest. Dobra, padł. Przeczekajmy chwilkę, niech nam się zregeneruje energia. Podpora ściany. Okej, w takim razie musimy ją zniszczyć najwyraźniej. Spróbujmy, tylko że czekajcie, przejdziemy sobie trochę. Tu jest jeszcze snajperka jedna. Gdzie jest ta podpora ściany? Okej, przede wszystkim strzelamy w to. Tutaj mi pokazuje. Nie wiem dokładnie, co mam ostrzeliwać, szczerze mówiąc. Ajajaj, dobra. Jeszcze raz, za chwilę spróbujemy. No, próbuję, tylko że kurczę, nie do końca wiem, które to ściany mam właściwie niszczyć tutaj. I w dodatku mnie tam ostrzeliwują tamci. Czekajcie, jeszcze raz sobie wymienię na snajperkę, żeby wyeliminować najpierw przeciwników. Tutaj już jest 11 naboi, więc zdecydowanie więcej. Dobra, jeden załatwiony. Przeładowanie i od razu tamtego też wyeliminujmy. Kurczę, i nie padł jeszcze. Jeszcze raz spróbuję. Okej. Okay. No dobra, stary, zaraz się zabiorę za ściany. Bo szczerze mówiąc, na razie nie do końca wiem, które ściany chodzi. Dobra, na razie hełm odrąbany, a teraz jeszcze jego wyeliminujemy. Przeładowanie i lecimy z kolejnymi. Szybciej. Tamtego. Dobra, przynajmniej nas nie będą ostrzeliwać z każdej strony, jak się ich tak pozbędziemy. Ach, jeszcze uniknął tego, no. Skubaniec jest trwany. Dobra, załatwiony jeden. Tam jest jeszcze drugi. Okej. Wow, tutaj kurczę, nemasysta też podleciała. Ale okej, najważniejsze, że teraz sobie uporaliśmy się z tym. Zabierzmy w takim razie z powrotem shotgun. Tylko że kurczę, nie wiem, gdzie ja go zostawiłem. Tutaj go zostawiłem przecież, a teraz mamy snajperkę tylko. A i wygląda na to, że sobie nie zabiorę już shotguna. On musiał tutaj zniknąć gdzieś. Dobra, które ściany chciałbym wiedzieć, no? Serio. Nie pokazuje mi to tak dokładnie, szczerze mówiąc. Gdzieś tam. Tak jakby o to chodziło. Spróbujmy. O właśnie, więc jednak o to chodzi. Pięknie. I to się wyrzuci prosto na tego arachnida. O właśnie. A więc o to chodziło. Oczywiście mogłem to od razu zrobić, ale wolałem najpierw wrogów załatwić. Wow, jeszcze tutaj, kurczę, ścierwojad. Dobrze. Jest jeszcze jeden. Też wyeliminowany. Poczekamy w takim razie na kolejnych najpierw. Ale kurczę, czemu mi ten shotgun zniknął? Wolałbym teraz shotguna. Ale już mniejsza o to. Zabierzmy jeszcze amunicję. No i gdzie teraz? Co dalej? Tam dalej, kurczę, Dominik do kogoś strzela. Szczerze mówiąc, nie wiem do kogo, bo nie widzę tego przeciwnika. A kurczę, ja za bardzo nie mogę go wyeliminować chyba, co? Czekajcie, kurczę, tutaj się trochę rozejrzę, bo może w końcu ktoś mnie zaatakuje. Ale nie za bardzo. Mam nadzieję, że tutaj się skrypt nie zablokował. Bo Dominik powinien tamtego wyeliminować sam, a ponieważ go nie eliminuje, to niestety się żadna scenka nie aktywuje. Ach, jak ja czegoś takiego nienawidzę. Może tutaj jakoś go wypatrzę. Gdzie jest przeciwnik? Pokaż się. Tutaj gdzieś... O, jest tutaj. Załatwmy go my. Okej.
No i proszę bardzo, dopiero się skrypt załączył, dopiero się drzwi otworzyły wtedy. I to właśnie dlatego czasem jest denerwujące, kiedy gramy na jednego, bo jednak sztuczna inteligencja momentami nie działa tak, jak powinna i nie może zestrzelić jednego prostego przeciwnika. A przez to cała akcja stoi w miejscu niestety wtedy. No ale dobra, najważniejsze, że sobie poradziliśmy. Jeszcze amunicja do snajperki. I przejdziemy w takim razie tutaj. Przejście nam się otworzyło. Jest jeszcze amunicja, ale już wszystko na maksa. No dobra, w takim razie użyjmy tych schodów. I ruszajmy dalej przed siebie. Ciekaw jestem, jak długie są te ekskluzywne rozdziały. Ile czasu będę je przechodził. Okej. On przesunie to sobie, a my dzięki temu przejdziemy dalej. O właśnie, teraz tędy. A teraz ja zajmę się tym z kolei. A więc nie ma to jak dobra współpraca. Okej. Niedługo się, mam nadzieję, powinniśmy spotkać. Tak jest. Get over here! It's right there! Man, that thing has chased us everywhere. Okay, what now, boss? Control, this is Delta. Do you read? Shit, still out. Okay, the only way we can catch that train is with Anya's help. So reestablishing comlink is our top priority. Let's find that cedar. Dobra, dalej szukamy w takim razie Arachnida, żebyśmy z powrotem mieli łączność, bo to przez niego jest sygnał zakłócany. Tak już mieliśmy też w poprzednich rozdziałach, więc nauczeni tym doświadczeniem musimy znowu kolejnego Arachnida wyeliminować. Oj, zrobiło się tutaj strasznie ciemno. W dodatku słyszę przeciwników. Dobra, na razie jednak ruszajmy jeszcze dalej. Póki nie mam z nikim do czynienia, to nie ma problemu. Kurczę, czemu tak nagle gra zaczęła przycinać mi, no? Też to jest kiepsko zoptymalizowane, przecież gra jest już dość stara. O proszę, jest nieśmiertelnik. Gra jest już dość stara, a jednak mi czasem przycina na sprzęcie, który znacznie przewyższa wymagania sprzętowe tej gry. No ale już się wielokrotnie przekonaliśmy, że optymalizacja w tej grze nie jest najlepsza. I ta konwersja trochę do życzenia pozostawia jednak. Ale mniejsza o to. Wow! O kurczę, memasysta mnie zaatakowała. Proszę bardzo, prawie cała energia odjęta. Ale tam jest kolejny. Okej, wyeliminowany. No i lecimy. Tutaj jeszcze się ktoś kryje? Chyba nie. Ale za to tam mamy jednego gościa. Próbujemy go tak załatwić. Tam będzie jeden z naszych odciągał go. Tak musimy na zmianę ostrzeliwać. Chyba, że rzucę tam granat, co? To nie jest najgłupszy pomysł. Okej, powinno zdać egzamin. Tak jest, pięknie. Dobra, tam jest jeszcze jeden chyba. Tylko, że tutaj za bardzo nie chce się odsłaniać. Okej. Bierzemy amunicję i lećmy tam do nich szybciej. Okej, więc więcej się ich zbliża. Jest i brumak. Uważajmy w takim razie, bo on tu za chwilę może nam przeciąć drogę trochę. Przejdźmy sobie tutaj. Zaraz będziemy myśleć, co zrobić z brumakiem. Teraz może jednak zostawię sobie snajperkę, co? Być może mi się przyda na takich otwartych przestrzeniach. Dobra, tu jest jeszcze amunicja. Zabieramy. Wprawdzie niewiele zabrałem, ale i tak zawsze się przyda każdy nabój. Chociaż oczywiście tutaj nie trzeba narzekać na amunicję. Zawsze jest jej pod dostatkiem. Tu jest jeszcze jeden. Załatwmy go piłą. Wow, nie za bardzo mi się uda, kurczę. Ajajaj. Akurat on mnie uderzył, on postrzelił mnie i przez to nie mogłem właśnie użyć piły mechanicznej. Najgorsze jest to, że on zaraz nie zginął. Ale dobra, udało się przeżyć. Tamten padł. Przeładowanie i lecimy z tamtym. Załatwisz go? Załatwisz, pięknie. Dobra, jest i Arachnid. A my mamy tymczasem trojkę, więc może tym spróbujemy go załatwić. Mam nadzieję, że to się uda. Aha, tam musimy strzelać. Zbiorniki z propanem. Jeszcze. Nieszczelna rura z gazem. Okej, strzelamy w takim razie.
Kurczę, czy ja dobrze widzę? Przecież to tam gdzieś ma być. Nie widzę za bardzo tej rury, szczerze mówiąc. No bo chyba nie tam. No raczej to gdzieś tutaj muszę strzelać. A nie jest to zbyt czytelne, szczerze mówiąc. Nie wiem, w co tak naprawdę muszę strzelać, żeby zostało zniszczone. Jaką ciężarówkę? Tu nie ma żadnej ciężarówki. Przynajmniej ja nie widzę, bez przesady. Kurde, gdzie to jest? Tam jest ta chyba rura, no ale nie wiem, strzelam i nic się nie dzieje przecież. Nie wiem, jakoś gdzieś dookoła. Kto? Okej. Ale to nie była ciężarówka, bez przesady, panowie. Panowie tłumacze, trzeba to było inaczej trochę przetłumaczyć. Marcus, is that you? Power line repair is complete. What's the status on that train? Not good. The Locusts are on board. They're throwing our guards onto the tracks. And according to grid power levels, your bridge is still inoperable. Options? You're close to Timgad Central Energy. If power can be restored, that will be the place to do it. Roger that. We're headed there now. Delta out. Let's move. Okej, okay, a więc tym razem dotrzymy do elektrowni. Wow. To się ich więcej nagle pojawiło od razu. Spróbujemy ich w takim razie wyeliminować jak najbardziej. Przejdźmy tutaj bliżej do nich. Proszę bardzo, jest jeden. Tu akurat by się przydał mocno shotgun. Ale niestety muszę sobie poradzić bez niego. Dobra, spróbujmy ich tak wyeliminować. Jeden padł. Ach, złe przeładowanie, kurczę. No i dobra, tam jest jeden. Akurat ładnie się wychylił. Proszę bardzo, poszło bez problemów. Jest jeszcze jeden. Okej. Okay. Chyba się udało. Chyba się udało, no i energia też zregenerowana. Możemy ruszać dalej. Ciągle też do tej stacji Timgad musimy się przenieść. I dostarczyć tam dane. Ale to na koniec, bo najpierw musimy iść do tej elektrowni. To wszystko po kolei. Kurczę, no znowu źle przeładowałem. Coś mi nie idzie ostatnio. Dobra. Ścierwojady załatwione. W takim razie schodzimy niżej. Okej, okay, ciekaw jestem, kurczę, kiedy będzie ta walka w końcu z Brumakiem, bo na razie ciągle czekam i czekam. Nic się takiego nie pojawia, no ale domyślam się, że niedługo w końcu coś takiego mi się przydarzy. No, chowaj się, chowaj. To i wolałbym nie oberwać z tego łuku. Dobra. Strzelamy do nich w pierwszej kolejności w takim razie, żeby nas z tego łuku nie ostrzeliwali. Może rzućmy im też granat, co? Dobra, bardzo ładnie. Zaraz dwóch padnie. Wow, to nie poszło do końca tak, jak chciałem. Udało się też uchronić przed granatem przeciwników. Dobra, tutaj mamy jeszcze. Znowu prawie bym oberwał, ale na szczęście udało się uniknąć. Wow! Chciałem kurczę go potraktować... Ach! Chciałem go potraktować piłą mechaniczną, ale mi się nie udało. Dobra, tu jest jeden. Najpierw on. No i dobra, czas w takim razie wziąć shotguna. Okej. Okay. Amunicja. I przeładujmy. Karabin tak samo. Coś tu jeszcze mamy? Tu jest ten łuk, ale ja go nie chcę, szczerze mówiąc. No, z shotgunem myślę, że będzie ciekawiej, bo jednak teraz mi się bardziej przyda niż ta snajperka, przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż i tak najczęściej używaną przeze mnie bronią jest zdecydowanie Lancer, czyli ten karabin. Okej, okay, otwieramy. Co my tu mamy? Od razu wrogowie. Chodźcie tutaj, panowie. Dobra, tam jest jeden w tym razie. Ajaj. O kurczę, bierzemy shotguna. Jazda, jazda. Dobra, udało się. Tu jeszcze kolejny. Też załatwiony. Tutaj były granaty chyba gdzieś. O właśnie. Zabierzmy sobie, bo się przydadzą. To też załatwimy pięknie. Tu jest jeszcze kolejny. Jeszcze jeden strzał, tak jest. Bardzo ładnie. Rewelacyjnie te strzały wchodzą w nich.
Okej, i z bliska, pięknie. Przeładowanie dobre. I możemy już go wykończyć tutaj. Już momentami cały ekran jest zasłonięty krwią. Co jeszcze bardziej dodaje sugestywności tym poszczególnym scenom. No ale okej, najważniejsze, że przeciwnicy wyeliminowani. Możemy lecieć dalej. O nie, teraz boomerzy. To akurat niedobry znak. Dobra, przeładowanie dobre. Ach, kurczę, udało się uniknąć. Strasznie wytrzymały skubaniec. A i powinien zaraz paść, tak jest. I przy okazji zabieramy sobie też amunicję. Dobra, co jeszcze? Co jeszcze przede mną? Dominik się nagle przede mną pojawił. Okej, czyżby to już była końcówka? Czy też nie? Oczywiście mowa tutaj o tych rozdziałach dodatkowych. Bo to jeszcze bynajmniej nie jest koniec gry. Dobra. Tutaj mamy najpierw ścierwojadów. Najpierw z nimi się rozprawię, a dopiero później z tym szarańczą tam za tym działkiem. Wszystko po kolei, wszystko po kolei. Dobra. No i tak, przydałoby się tutaj właśnie bliżej do niego podejść. Okej, rozprawisz się z nim czy nie? I podrzućmy mu tam granat, co? Myślę, że to będzie dobry plan. Powinien... Ach, za daleko rzucone. Czekajcie, przejdę tu bliżej. Okej, tu będzie bardzo ładnie go strzelać. Obrywaj. Nawet uciekł skubaniec, co? Ale okej, to już mu wiele nic nie dało. Ważne to było właśnie go oflankować i wtedy go pięknie ostrzelić z tej strony. Dobra, co dalej? Tutaj mamy jeszcze więcej amunicji. No i lecą kolejni, kurczę. Niewątpliwie mamy ostatnio co robić, co? Dobra, tutaj najpierw ich załatwię. Okej, jeden mi uciekł. Padł. Są też granaty, bardzo dobrze. Przydadzą się. Ostatnio ich trochę więcej wykorzystuję. Na razie może zostawię sobie... Wow, tam są boomerzy. Zostawię sobie na razie amunicję. Wow, muszę naprawdę uważać. Na razie sobie zostawię amunicję. Ajajaj, ależ mu brakowało. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Grunt to dobrze przeładować, to wtedy nasze pociski będą więcej energii odejmować przeciwnikom. Dobra, tam jest jeszcze jeden w takim razie. Z nim też się rozprawimy. A na koniec sobie zabiorę amunicję po prostu i tyle. Jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Okej, udało się. W takim razie wróćmy się teraz, bo tutaj właśnie była paczka z nabojami, które się teraz akurat przydadzą bardzo. No i znowu wszystkie magazynki na maksa zregenerowane. Tam jeszcze w zapasie, w razie czego z tyłu jest jeszcze jedna paczka z amunicją, ale na razie nie potrzebujemy jej. Dobra, teraz tędy ruszamy. Proszę bardzo, jest ich jeszcze więcej. Trzeba przyznać, że w tych dodatkowych rozdziałach studio People Can Fly postawiło bardziej na dużo strzelania. Wow! Aj, niestety oberwałem. Okej, udało się jakoś to przeżyć. Oj, no właśnie. Kiedy mnie trafił, to już wiedziałem, że zginę. Zobaczmy, odkąd rozpoczniemy. Mam nadzieję, że akurat tutaj był jakiś punkt kontrolny. Chociaż szczerze mówiąc nie kojarzę, niestety. Ach, to właśnie. Dobra, w takim razie słyszymy się po cięciu. No i dobrze, wchodzimy znowu na tą samą arenę i teraz spróbujemy ich tutaj wyeliminować. Musimy bardziej trochę uważać na tych z tymi łukami. Nie odsłaniać się aż tak bardzo. Wtedy możemy solidnie oberwać. I tak, najpierw zajmiemy się wami, tak jest. Standardowymi oddziałami szarańczy. Teraz na przykład możemy zabić tego gościa z łukiem. Oj kurczę, z tej strony jeszcze jeden. Dobra. Lecimy teraz z tym. Też padł. Jeszcze chyba został ten z łukiem gdzieś. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest jeden, ale tutaj gdzieś był chyba jeszcze, czy też nie? O właśnie, tu mi się ukrył. Załatwimy go piłą. Pięknie. Dobra. W takim razie zajmiemy się jeszcze tamtym tutaj. Okej, załatwiony przez naszych kompanów. This just goes from bad to worse.
This really sucks. Control, we're at Timgad Central Energy. Copy that. What's your status? Just moving in now. Wish us luck. Baird, Cole, take Jack and head right. Dom, let's get that power online. Okej, a więc próbujemy przywrócić zasilanie. Tutaj oczywiście już wrogowie na nas czekają. O, niedobrze, niedobrze. Nie chciałbym teraz zginąć. Okej. Nie jest najgorzej. Tam jest, kurczę, ich więcej. Musimy uważać, szczególnie na tego gościa z łukiem. Dobra, trochę zapotrubowaliśmy, aż się cofnął, skubaniec. Bardzo dobrze, niech się boi. Okej, ten też padł. Wejdźmy tam teraz na górę w takim razie szybko. I będziemy ścigać tego przeciwnika z łukiem. Proszę bardzo, tu jest jeden też. Ale szybko się z nim rozprawiliśmy. A ten z łukiem już wyeliminowany przez Dominika. Bardzo dobrze. Dobrze się spisujesz, stary. Zasługujesz na pochwały. No i dobra, tutaj mamy... Wow! Tutaj mamy też jednego z łukiem. Załatwmy go shotgunem, co? O, właśnie. Od razu lepiej poszło. Wstawaj, stary. Okej. Bardzo dobrze też sobie radzi. Strzelamy tutaj shotguna. No i zginął. I to wszyscy na razie. Dobra. Tam już się nie będę wracać po amunicję. It wasn't the Stranded tapping the grid, it was these guys. They're taking it underground. All of it. Tell me you can fix it. I'm working on it. Damn it, Jack, the other circuit. But you'll need to turn off some panels up there. What are we looking for? Panels, you know, green glowing lights, valves. Okej, niestety są problemy, kurczę. Dobra, zabieramy sobie amunicję. Gdzie jest ten zawór? Po tamtej stronie. Czekajcie, zerknę to. Oho. Mamy brumaka znowu. Coś mi się wydaje, że lada moment, kurczę, ten brumak nas zaatakuje. Ale okej, w takim razie na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za oglądanie tego odcinka i czekajcie na kolejny. Myślę, że już w kolejnym sobie dokończymy te rozdziały, które są ekskluzywne dla wersji PC-towej, a następnie już będziemy przechodzić sobie właśnie dalej ten ostatni akt i powoli posuwać się do przodu i powoli kończyć właściwie już tę grę. Tak więc, jeśli wam się podobało, to nie zapomnijcie ocenić tego filmu i czekajcie na następne. Na razie.